Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam króciutko tylko zaprezentować pracę, jaką wykonałam w prezencie na urodziny. To jest prezent na 40 urodziny, jak się łatwo domyślić. Tą ramkę oryginalnie kupiłam inną, po prostu ją przerobiłam. To jest taka prosta sklejka. Wyglądała dużo inaczej. Też była to w tym samym temacie, tak samo prezent na 40 urodziny ze sznureczkiem i z tymi spinaczami. Najpierw może Wam pokażę szybciutko na zdjęciach, jak ta ramka pierwotnie wyglądała. Tak myślałam, żeby Wam pokazać proces powstawania tego, ale no niestety nie miałam możliwości tego nagrać, bo robiłam to powiedzmy w doskoku. I ten filmik no nie wyszedłby najlepszy. Pokażę Wam więc po prostu rezultat. Opowiem Wam, jak wykonałam tą ramkę. W pierwszej kolejności pomalowałam tą rameczkę czarnym gesso, czy gesso. W drugiej kolejności przykleiłam papier skrapowy, po prostu tutaj, jako tło. Tutaj, jeżeli chodzi o ten sznureczek, to może tego nie widać. No, miało nie być widać, ale no, chciałam tak wkleić, żeby sznurka nie wyciągać. Ten sznureczek jest tutaj tak zawiązany, nie chciałam go stracić, że tak powiem, jakby go wyciągnęła, to ciężko byłoby mi go włożyć z powrotem. Więc tak musiałam wkleić ten papier, żeby on mi się tu zmieścił. Tutaj dziurkaczem zrobiłam dziurki. Wybrałam akurat taki delikatnie biało-różowy ze złotymi takimi plamkami. I tak naprawdę dużo roboty nie było. Tutaj są drewniane literki. Oczywiście, jak widzicie, napis jest krótszy, bo dłuższy mi się nie zmieścił przy tych literkach. Ale myślę, że efekt jest ok. To są drewniane czarne literki, które można kupić gotowe. Samą kropkę odry zrobiłam po prostu z takiego. Są takie naklejki, takie kryształki w różnych kolorach, więc tu wykorzystałam czarny. Tutaj wykorzystałam, nakleiłam takie różne kryształki. Ja je kupiłam w Auctionie, takie cały zestaw różnych takich świecidełek. I z tego coś powybierałam sobie, żeby coś tu na tej ramce się działo. Te dwudziestki są prawdziwe. Oryginalnie były takie papierowe. O. No ale jak to ma być prezent, no to niech będą prawdziwe. To 40 wykorzystałam z magnesów, które miały moje dzieci, takie plastikowe magnesy. Bo absolutnie nie byłam w stanie nic innego znaleźć i przykleiłam, po prostu wyciągnęłam te magnesiki z tych plastikowych cyferek i przykleiłam cyferki na kleju na gorąco. Kolor może trochę nie ten, ale jest zielony spinacz. No i jakoś ciężko mi było tam dobrać kolory. Spinaczyki takie małe są, klamerki. Te kamyczki, kamyczki, czy te różne takie kryształki przyklejałam na Glossy Accents. Tak samo te literki przykleiłam. No i wyszło mi coś takiego. Można powiesić. Może ta dziurka nie jest jakoś specjalnie duża, no ale myślę, że powinno wystarczyć. Więc taki prezent myślę, że będzie się podobał. Może ja sobie też zrobię, jak już nastąpią moje urodziny. No, tyle na dzisiaj. W takim razie zapraszam do innych filmików i żegnam się. Pa, pa!